Siemka, z tej strony Prosout i to jest kolejny odcinek z LEGO Harry Potter Lata 1-4. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy Zakazany Las. I teraz będziemy robić poziom pod tytułem Oblicze Wroga. Oczywiście jest to 0%, całkowite 0. Tylko fabuła. No i oczywiście koło bierzemy profesora Snape'a, koło innego. I widzę się z wami za chwilę. Ok, jestem już z powrotem. Pamiętacie ostatni odcinek? Teraz będę o wiele bardziej dokładny. Teraz już nie będę mógł powiedzieć normalnie tą sekwencję jak zawsze. Bo teraz będzie całkiem inaczej. Wszystkie te sidła. O, dziękuję. O, mamy Gryffindor. Poziom jest akurat barwa. W barwach Slytherinu. Pierwsza sztona. A już mamy prawdziwego taki był prawdziwy czarodziej? Chyba. Student in peril. W angielskim, w polskim tłumaczeniu uczeń w niebezpieczeństwie. Niemczech in peril. Niebezpieczeństwo to przecież dangerous, nie? Może jestem głupi. Teraz jakoś mi się bekło. Właśnie, muszę zaraz iść coś zjeść, bo od razu nagrywam to po drugim odcinku. Po ostatnim odcinku z Zakazanego Lasu robię to teraz na przymus. Znaczy, na przymus. No, żeby później tu nie wracać. Tak jakoś, żeby sobie poprawić humor. O, bo ja lubię ten poziom. Po prostu. Zaczyna być bardziej denerwujący. A może na miotle specjalnie?
Nie? Ojej. Jaka szkoda. Co ja mam zrobić? Ej, nie mogę sobie tu wziąć siatki postaci? O ja... głupio. No, to jest super pocieszenie. Nie masz co robić. Jezus. Zaraz do was wrócę. Dobra, udało mi się. Okazało się, że nie musiałem specjalnie powtarzać poziomu, co oczywiście zrobiłem. Bo myślałem, że to zwykle. Ale to jednak trzeba było terem. No i nie cieszę się, że zbieram jeszcze raz te same znajdźki. Myślałem, że znowu spadnę. Ale ta mi odbyła ładnie tańczyła. Do You Can Dance, kurwa, powinno się zapisać. Mówię poważnie. Dobra, idziemy dalej. Szachy. Moja ulubiona część. Profesor Quirrell Voldemort. Koniu. O. Już mam wszystkie sztony. Czy wam się w łupach popierdoliło? Ja nie mogę. Koniec poziomu. Połowa znajdziek była tutaj. Czyli dwa herby i dwie sztony. Czyli... no to jest co najmniej połowa. Ale jest, tak? Dobra. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie i cześć.